Słuchaj. Ale Ruben miał taki ciężki moment w karierze, że myślał, że to już nie ma sensu, jebnąć tak? tym rapem. Miałem tak, no. I jak sobie z tym poradziłeś? Jak? Jeden wózek ode mnie dostałeś. To co po sztukę, koki zadzwoniłem później i było wszystko w porządku, to wtedy było tak, czy nie? Nie, wtedy... Nie, no żartuję, nie miałem takiego momentu. Nie, że miałem chwilę taki moment, no. Kiedy... Szczerze powiem wam jedną rzecz, która może was zaskoczyć, ale jest prawdziwa. Ogólnie, jak nagrywałem kiedyś rap z bardzo wielkim sensem i przekazem, to było za czasów Hemgru, za czasów wydawania płyt w Hemp Records, to naprawdę miałem tak, że ja naprawdę nagrywałem płyty, które miały wielki sens. I teraz w tym momencie, jak patrzysz na moje kawałki, to no jednak nie ma tej głębi. Takie jaka była kiedyś. No ale są trzy bańki pod... Ale są trzy bańki! I wiesz co chodzi? I zaczynasz się zastanawiać, kurwa, czy jednak nawijać bez sensu, czy jednak... czy jednak być sobą, wiesz co chodzi? No trzeba się po prostu odnaleźć. No ale można zachować, że tak powiem, równowagę i wydaje mi się, że jestem na tym etapie, gdzie tą równowagę zachowuję. Ale rzeczywiście był taki moment w życiu, gdzie byłem pomiędzy na takim rozdrożu, że tak powiem, że nie wiedziałem, że... Jeszcze byłem w tym momencie, gdzie nie potrafiłem się odnaleźć w tym new schoolu, zakorzeniony bardzo w tej oldschoolowej szkole. No i nie widziałem na siebie pomysłu, ale trwało to kilka miesięcy i przetrwałem to. I jestem tutaj, dzięki wielkie, thank you Poland. Shotgun Label, jeszcze raz, więc jeszcze raz próbuję wrócić. Jak to się zaczęło, bo jesteś sam siebie wydajesz. Właśnie. Wiesz jak się to zaczęło? Miałem kiedyś burgerownię w Poznaniu. Aha. Ale rozumiem, że to nie jest tym razem zmyślona. Nie, to nawet jest tym razem. Ja mówię, nie wierzę. Wiesz co, tym razem? Ja nie była żadnego. Mówisz, jak każda moja była. Tym razem nie zmyślasz, mówisz naprawdę, że mnie kochasz. Tak, uwierz mi, naprawdę. Ej, nie, to było tak, że naprawdę miałem burgerownię w Poznaniu, jedną z najlepszych, nie chwaląc się, a dlatego, że robiłem je sam. I spotkałem tam mojego kolegę, takiego, z którym potem otworzyłem dyskotekę. No nie oszukujmy się, było bardzo sympatycznie, ale miał też dużo różnych pomysłów, takich innych. To jest człowiek, Tomuś, bardzo ci serdecznie pozdrawiam, powinieneś tu z nami być, ale cię nie ma, ale o tobie pamiętamy. No i tak, no i pomyśleliśmy sobie o tym, że możemy stworzyć coś wspólnie w porozumieniu. I pomyśleliśmy właśnie nad wytwórnią. Ja jeszcze wtedy miałem taką sytuację życiową trochę bardzo zachwianą i tak dalej, a on mi pomógł, że tak powiem, się odnaleźć w tym wszystkim. Bardzo jest taką osobą, której dużo zawdzięczam w życiu i w tym momencie akurat pojawił się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i zdecydowaliśmy o tym, że razem stworzymy sobie wytwórnię, mimo tego, że ja do końca nie byłem przekonany. I w tym momencie uważam, że to był najlepszy ruch, patrząc na te 3 lata temu, gdzie to się wszystko wydarzyło. A potem dołączył do nas Resik i teraz jesteśmy szczęśliwą, kurwa, Shotgun rodziną. Jest wszystko pięknie i wypierdolimy wszystkich. Tworzycie spółkę? Czyli album Resta też wyjdzie... Tak, Shotgun Label. Tak. Nie, gdzie indziej. Czyli znaczy, ja jestem do działu, wiesz co chodzi? Dlatego, że jestem pazerny chuj. Co, powiedziałem to? Czy pomyślałem? Nie. Tak nie jest. Ale słuchaj, to ten trzeci człowiek, o którym dzisiaj tak. tutaj opowiadasz, on był bardziej inwestorem, czy... I również. Człowiekiem, tak, jest takim człowiekiem, jest bardzo pozytywnym człowiekiem, otwartym na wszystko, że tak powiem. Jest bardzo takim, jest odpowiednią osobą, która w pewnym momencie mojego życia mi bardzo dużo pomogła i ja czułem do niego taki dług wdzięczności, żeby zaproponować mu jakby właśnie, nie chodziło o wytwórnię, ale chodziło o cokolwiek, co gdzieś tam nas razem zjednoczy i pozwoli nam prowadzić jakąś rzecz, którą sobie stworzymy razem, będziemy mieli tylko i wyłącznie my na to wpływ, że nie będziemy zależni od nikogo i tak dalej. On był też tego zdania, też słucha rapu, też jara się tym wszystkim. Mamy bardzo podobne spostrzeżenia, jeżeli chodzi o rap w Polsce i tak się połączyliśmy. Uważam, że właśnie w ten sposób dobieranie sobie ludzi, z którymi tworzysz cokolwiek, jeżeli to są ludzie, którzy patrzą w ten sam punkt, w który patrzysz ty, no to to jest to jakby ma dużą szansę na sukces i u nas rzeczywiście to poskutkowało. Tak to wyglądało. Nie wiem, czy to ma sens, co mówię, ale... No, słuchaj, całkiem nieźle, zwięźle, ja dobrze. Tak, no problem, ale to jak mówicie, że całkowicie niezależnie, tu też do ciebie Rest pytanie, to nie wiem, macie jakieś... Tak, okay, for you, no. For you, no. Rest. Maybe you know. To, Damien. to czy macie jakieś negatywne doświadczenia podczas wydawania poprzednich? Ja mi się wydaje, że to jest ostateczny, że tak powiem, poziom ogarnięcia w rapie. Mm-hmm. Że dochodzisz na swoje.
swoje. I tak, no i tak każdy się wspiera czymś dystrybucją, więc to nie jest jakiś wiek. A u was kto? Czy muszę sobie Olis odpalić? Nie, no myślę, że na spokojnie, no, różnie będzie, powiem wam tak, bo my sobie też tak nigdzie nie grodzimy drogi, nie chcemy też być uzależnieni od jednej, że tak powiem, opcji. No bo tak się nie robi biznesowo. Nigdy się nie idzie jedną ścieżką, bo jak ona się wysypie, to jesteś w dupie. To prawda. Więc sobie... Nigdy się też nie pali mostów. Przez te wszystkie lata też, że tak powiem, no, ja działając sobie, nie wiem, gdzieś tam porobiłem kontakty prawie że wszędzie i nikt nigdy źle o mnie nie powiedział i żadna moja płyta nie była plecakiem. Wszystkie były złote, oprócz ostatniej. Ona sobie tam powoli dobija. Więc jak patrzą na to też inwestycyjnie, to im się to kalkuluje i gdzieś tam po prostu opłaca. No i tak sobie teraz, no co, Heavyweight wychodzi w My Music. Znaczy dystrybucja wychodzi. Tak. Wszystko wydaje mi się samo. W Step Records. Na pewnym etapie uważam, że... Zobaczymy gdzie, no sobie my też sobie testujemy, gdzieś tam każdy z nas ma też jakieś właśnie, mówię, stare kontakty, stare układy, gdzie nie wszędzie one zadziałają, bo są oparte na jakimś tam właśnie doświadczeniu. Wiesz, no w grze jesteśmy tak naprawdę, ja i Reścik, tak naprawdę z 20 lat i tak wiemy... Tak na dobrą sprawę mamy wszędzie furtki otwarte.